Do tragicznego w skutkach wypadku doszło dziś w nocy po godzinie 2 na Krajowej Piątce na wysokości Rydzyny. Jadąc w kierunku Leszna właśnie kierowca ciężarówki potrącił pieszego idącego tamtędy. Z tych wstępnych ustaleń, które mamy, kierujący to 42-letni mieszkaniec powiatu poznańskiego, natomiast mężczyzna, który zginął w wyniku tego potrącenia, to 55-letni mieszkaniec gminy Rydzyna. To już kolejna tragedia na trasie rydzyńskiej w ciągu ostatnich kilku dni. Rzeczywiście, te okoliczności tutaj nie układają się najlepiej. W ubiegłym tygodniu mieliśmy podobny wypadek, tam był bliżej Leszna, tutaj już na rogatkach Leszna przy samym wjeździe do miasta, tutaj troszeczkę dalej, wtedy też zginął mężczyzna. Należy tutaj jednak podkreślić, że w tamtym przypadku kierowca ciężarówki odjechał z miejsca zdarzenia, natomiast tutaj w tym przypadku kierowca zachował się jak najbardziej prawidłowo, zatrzymał się i usiłował udzielić pierwszej pomocy. Policja ustaliła już, że 42-letni kierowca ciężarowego DAF-a był trzeźwy. Wyniki badań krwi ofiary tego wypadku, czyli 55-letniego mieszkańca powiatu leszczyńskiego, znane będą najwcześniej za kilka lub kilkanaście dni. Śledztwo w sprawie nocnego wypadku prowadzić będzie teraz leszczyńska policja oraz prokuratura. Michał Wiśniewski, Panorama Media.pl.